Wanna mi się sypie. No, coś tu... Zaczęłam robić spaghetti i skończył nam się gaz. Monia, chodź, zrobiłem nową kuchnię. Zapoznała jednego makaka. No, ja mam nadzieję, że jeszcze uda nam się za widoku dojechać. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Witamy Was z okolic Kenifry w Atlasie Średnim. To nie jest Kenitra przez ty, tylko Kenifra przez F. I jesteśmy niedaleko Narodowego Parku Kenifra. Miejsce, jak widzicie, zjawiskowe i ukaja do snu. Dlatego dzisiaj sobie pozwoliliśmy poleżeć dosyć długo i zastało nas południe. Miejscóweczkę tą znaleźliśmy sami na Park Fortnite. No niestety nie ma tutaj nic w okolicy, ale okazało się, że jest tutaj cicho, spokojnie. I płynie rzeczka, i strumyczek, i śpiewają ptaki, które nic nam więcej do szczęścia nie potrzeba. Wanna mi się sypie. Jak ty? Spadło to z sufitu. I wszystko się tu sypie. No mamy tutaj trochę problem z tymi listwami. Rozkleiło się to. Tak, no co, no to zostaw to. Za 2 lata jeżdżenia vanem i nic na mnie odpadło, a tutaj przez te 2 miesiące w tym suchym klimacie po prostu wszystko się kurczy, rozkleja i sypie, no. My taki mamy właśnie, żeby zabezpieczyć się od tej wilgoci, jakieś folie paroizolacyjne, od zimna, te wszystkie ocieplenia, uszczelnienia, a tu właśnie na upały jednak inaczej to wszystko działa. No, coś tu... Super. Jesteś okej? Tak. No właśnie, nie, tak to wygląda. Cały klej, no. Wszystko się tak rozeschło, że jest jak kamień. No. Rozeschło się strasznie. Dobra, zaraz to przykleimy, Monia. Nie martw się. Próba właśnie tego suchego klimatu i tego jałowego krajobrazu, no to już go w sumie opuściliśmy, bo troszeczkę ten krajobraz nam się zmienił. Jest dużo zieleni, więcej wilgoci, są źródła wody. No i tak w Beni Malal oczywiście co rosną pomarańcze, gaje pomarańczowe i są podobno tam najsłodsze. Testowaliśmy, są słodziutkie, chociaż w całym Maroku są słodziutkie pomarańcze. Gaje oliwkowe, no to co mijaliśmy, piękne zielone gaje oliwkowe. No i tutaj najlepiej kupić oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Tłoczą tutaj właśnie w takich małych gospodarstwach i w takim gospodarstwie taką oliwę kupiliśmy. 90 dirhamów kosztuje litr, no ale jest to taka świeżutka, zupełnie inaczej ta oliwa smakuje niż taka ze sklepu, no wiadomo. Lubię sobie tak umoczyć bagietkę i zjeść. Jaki kolor ma? No trochę mam suchą. Jest naprawdę pyszna. Beni Malal, tu są pomarańcze w okolicy, przepyszne. Tu jest oliwa El Ksiba. Tutaj jesteśmy my, teraz koło Kenifry, przy Parku Narodowym Kenifra, a zmierzamy do miejscowości Azru i miejscowości Ifran. Jeden z naszych widzów pytał się, czy są tutaj stoki narciarskie i coś ala alpejskie wioski. No, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. No i może zrobić się trochę chłodniej, ale no cóż, jedziemy to eksplorować. Dokładnie, trzeba spróbować wszystkiego. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nasz van jest taki brudny. Otóż nie opłaca się go myć, bo tutaj jest strasznie mnóstwo kurzu. A tak wygląda po deszczu. Mieliśmy nadzieję, że trochę deszcz go opłucze, ale deszcz to było po prostu takie błoto spadające z nieba. No, masakra normalnie, zobaczcie. Kurz, pył po prostu. Tak, także ograniczamy się do umycia szyb, żebyśmy mieli dobrą widoczność. No i tyle. Chyba w Europie dopiero go wymyjemy. Zanim pojedzie, muszę usunąć kamienie spod kół, bo zawsze jak staję w takim nierównym terenie, to staram się zabezpieczyć jeszcze dodatkowo koła, żeby mieć po prostu pewność, że jak coś się tam uszkodzi zręcznym albo nie wiem, ze skrzynią biegów, to żeby auto się po prostu nie cofnęło do tyłu. W
górach nie mamy co martwić się o wodę, ponieważ praktycznie wszędzie są takie kraniki, gdzie może napełnić woda i często mamy bardzo miłe towarzystwo. Monika już tam widzę czeka z lejkiem. Gorąco, nie? No i dojechaliśmy już na miejsce. Droga była po prostu tragedia. Cały czas ją remontują. Ona kiedyś będzie piękna, ale w tym momencie naprawdę 70 km i co chwilę są powierzchnie bez asfaltu. No ale to jest nieistotne w tym momencie, bo dojechaliśmy w tak piękne miejsce, że jestem sam w szoku. Jesteśmy w lesie cedrowym przy Parku Narodowym de Ifrane i jest po prostu pięknie. Tak się stęskniliśmy za drzewami, za tym widokiem, za zielenią, że no nawet nie przypuszczałem nigdy, że takie coś mnie spotka w życiu. Mamy to na co dzień i tego nie doceniamy, jak nam tego brakuje. No, jest cudownie, ale mamy problem. Houston, no, mamy problem. Jak już wam wspominałem na jednym z filmów, że Maroko to huśtawka nastrojów, więc jesteśmy w pięknym, cedrowym lesie, ale co? Robię spaghetti, zaczęłam robić spaghetti i skończył nam się gaz. Coś, czego obawialiśmy się, no bo mamy zbiornik zainstalowany pod autem. No i nie można tutaj go napełniać, bo nie ma tutaj punktów takich do napełniania gazu LPG. No i nam zabrakło. No ale chociaż spaghetti już ugotowane? No prawie. Nie wiem, czy ono się już ugotowało. Woda na makaron, ale... No ale taki problem to nie problem. Paweł w swoim garażu ma wszystko. Zaraz coś wymyślimy. Halo Moni, uśmiechnij się. Będzie dobrze. Dobra, kombinuj. Okej. Jestem głodna. Monia, chodź, zrobiłem nową kuchnię. No i super. No, słuchajcie, taki problem to nie problem, zobaczcie. W takiej scenerii będziemy gotowali. Cieszę się, że mamy taką sytuację, bo nigdy nie mogliśmy sprawdzić, na ile nam ten gaz starczy. No a teraz już wiemy. Monia, na ile? 3 miesiące, tak? 3 miesiące, ostatnio go tankowaliśmy w Anglii. Tak, także minęło 3 miesiące od tego czasu. Tak, butla jest 16-litrowa, ale jak wiadomo wchodzi tam chyba 80%, czyli jest tam pewnie z 14 litrów gazu, a coś takiego, może nawet mniej. Także? No kilka razy grzaliśmy też wodę, gotowaliśmy cały czas na tym gazie i do tego kilka razy grzaliśmy wodę w bojerze. Tak, jeszcze w San Sebastian, tam w okolicach było, było mało prądu i... Mało słońca. No i gotujemy, sos już prawie gotowy jest. Nie wiem, na ile taki nam kartusz starczy, ale... Mam chyba jeszcze jeden gdzieś, w razie co. W razie co, to widać, że można tu rozpalać ognisko. No właśnie. Będzie spaghetti na ognisku. Ale pycholne. Żeby nam się ta patelnia tylko nie wywaliła. W ogóle to wyczytałem, że cedry to mają takie właściwości lecznicze. Ich kora, ich igły wydzielają tam jakiś enzym, który jest bardzo zdrowy dla człowieka, jak również dla powietrza. Oczyszcza powietrze z toksyn. Słyszałaś o tym, Moni? Nie, ale jest tutaj wspaniałe powietrze. Moja wczuwa. Tak, a propos jeszcze tego miejsca. Jest tutaj najstarszy cedr w Maroku i datuje się go na jakieś 800 lat, 900. Także może po jedzonku wyskoczymy na rowerki i postaramy się go znaleźć, a wy pojedziecie razem z nami. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze się w sumie nie ściemnia, jeszcze na rowerkach pojeździmy, nie? No trzeba spalić ten obiad. No dokładnie, no to co, przebieramy się, nie? No przebieramy się i lecimy. No to dobra. W parku tym, oprócz pięknych cedrów, są również makaki berberyjskie. Taki rodzaj małpek. Czasami przychodzą, chcą orzeszki, ale najwidoczniej dzisiaj już się najadł, chyba bo jest już zachód słońca, także podejrzewam, że bruszki pełne.
Piękne, leciwe drzewa rosną dopiero od wysokości 1600 metrów, tak mniej więcej do maksymalnie 3000. No i najstarszy okaz tutaj ma około 800 lat. Zobaczymy, czego znajdziemy. Na razie tutaj bardzo mi się podoba. A odnośnie wysokości, bo wielu z Was o to pytało, jak się czujemy. No jesteśmy w tej chwili na 1800 metrów prawie wysokości. No i powiem Wam, że ja na tej wysokości trochę czuję się na początku śpiąca, wiadomo, zatyka uszy jak się wjeżdża, no i dużo ciężej się jeździ na rowerze, szybciej się człowiek męczy. Ja na tej wysokości czuję się w miarę okej, odczuwam dopiero dyskomfort na 3000, tam gdzie właśnie ta droga nas poprowadziła bez asfaltu, a tak ogólnie to nieźle. No nie mogliśmy znaleźć tego największego drzewa, ale zapytaliśmy się tutaj jednego chłopaka i nam powiedział, że trzeba jechać w tamtą stronę, więc jedziemy. 2 kilometry. 2 kilometry. Może zdążymy przed zmrokiem. Musimy. Piona. Dojechaliśmy! Jest najstarszy cedr. Drzewo samo w sobie jest po prostu piękne. Monia jaka zadowolona. Staruszek, no ale fajnie, że ta odnoga taka jest tutaj, nie? No. Piękna jest. A propos tego drzewa, tak sobie teraz myślę, że podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku to drzewo już miało 200 lat. Wszędzie piszą, że to drzewo ma 800 lat, a tutaj na tabliczce jest podane 900 lat, 54 metry wysokości i 10 metrów obwodu. No jak widzieliście, szlak jest tutaj naprawdę przepiękny. Warto tutaj na rowerku się przejechać, jak ktoś kiedykolwiek będzie, to polecamy. Mimo, że jest ciężko, ja ledwo zipałam w niektórych momentach, ale no dam radę, nie poddałam się. Tak, teraz nas czeka droga powrotna. Ja mam nadzieję, że jeszcze uda nam się za widoku dojechać. Aczkolwiek mam światełko w razie, jakby co. Jechaliśmy. Dojechaliśmy, ale było cały czas pod górę. Ja troszeczkę nie przygotowałem się do tej wycieczki rowerowej, bo wziąłem sobie krótki rękawek. Nie pomyślałem, że to w górach się tak szybko oziębia. I mamy teraz już 12 stopni i mi tak ręce zmarzły. No bo miałeś krótki rękaw. No właśnie, od razu wskoczyłem w kurteczkę, zaraz robimy ciepłą herbatkę i... Pipcia, prysznic pipcia. Tak. A woda? Woda się cały czas grzała. No. No to znaczy, że mamy 70 stopni na bagaże. Zapomnieliśmy wyłączyć. O matko, dobra, słuchajcie, do jutrka. Kurczę, musimy się rozstać z tą miejscówką, no jest mi tak żal po prostu. Ten las cedrowy emanuje jakąś taką spokojną energią, że mógłbym tu siedzieć chyba całe życie. No, przynajmniej tydzień można by było siedzieć. Jesteśmy tu sami, mamy spokój. No, towarzyszy nam tylko jedna pani. I to dla tych, którzy boją się podróżować, no to 60-letnia kobieta podróżuje takim małym, nawet to nie jest van, nie wiem, co to jest za samochód. Zobaczymy zaraz. To za mną właśnie jest jej mały mini kamperek, którym podróżuje samotnie. No, jestem pełna podziwu. A nasze rowery nocowały przypięte do drzewa i też nic się nie stało, także no, Maroko jest naprawdę bezpieczne. A my się zbieramy i jedziemy szukać zaginionej w Afryce alpejskiej wioski.
znaleźliśmy tą alpejską wioskę, jest to Ifran. Zaparkowaliśmy na takim zwyczajnym osiedlu, gdzie znajdują się takie zupełnie europejskie domy. No jesteśmy w szoku, jak zmieniła się tutaj architektura. Już po drodze widzieliśmy właśnie te strzeliste dachy z czerwoną dachówką, kompletnie różniące się od takich tradycyjnych marokańskich domów, które mają takie proste stropy z tymi sterczącymi drutami. No nic, idziemy się rozejrzeć. Przeżywamy szok, naprawdę. Ja się nie mogę przyzwyczaić, bo to tak śmiesznie wygląda. Bo jesteśmy naprawdę w pięknym osiedlu. W Europie to by była naprawdę bogata dzielnica, piękne domy. A ludzie żyją tutaj po marokańsku. Wisi pranie między domami, gdzieś na płotach, na ogrodzeniach, ulicach. Na ulicach. Widać, kobiety chodzą z tym praniem w ręku. No. Mimo, że jest europejski wygląd, to jednak widać cały czas tą marokańską kulturę. To jest chyba piękne. Miasto to założyli Francuzi w 1930 roku. Mieszkali tutaj bardzo zamożni ludzie, począwszy od członków rządu francuskiego, po arystokratów, jak również po kupców bogatych. Także stąd wygląd tych wszystkich domów naokoło, taki piękny i taki dostojny. Oczywiście po odzyskaniu niepodległości przez Maroko, król Hasan II nie mógł być gorszy i wybudował tutaj swój pałac. Wydaje mi się, że chciał podkreślić, że teraz ta ziemia należy do Maroka. Jeszcze jeden marokański akcent, ale za chwilę go wam pokażemy. Restauracje, nocne kluby, przystrzyżone trawniczki, Francja elegancja. Wracając do Maroka, to jest to kolejny symbol, czyli lew, który jest właśnie symbolem Maroka. Jest tutaj jego kamienny pomnik i jak legenda głosi, podobno kiedy podchodzi do niego dziewica, to ryczy. A teraz nie zaryczy. Wiadomo dlaczego. Nawet jest znak stop normalny, europejski, nie po arabsku, no ale tam nie możemy, musimy iść tędy. Maroko jest zróżnicowane nie tylko pod względem architektury, ale również temperatur i my tak przemieszczając się czasami z miasta do miasta, po prostu przeskakujemy z jednej pory roku w drugą. Tu zauważyliśmy, że ludzie są tak dosyć opatuleni, bo już odróżniamy tych okrytych od właśnie ciepło ubranych. No i też coś tam na siebie wrzuciliśmy grubszego, bo jest tutaj naprawdę chłodniej. Widać, że jest wczesna wiosna, dopiero drzewa wypuszczają świeże listki, zaczyna wszystko kwitnąć. No jest zupełnie inaczej niż te paręnaście kilometrów wcześniej, gdzie byliśmy. Tak sobie teraz myślę, że jakbyśmy tutaj przyjechali troszeczkę wcześniej, to mógłby być tutaj śnieg, tak z końcem marca, nie? Tak, do końca marca często jest tutaj śnieg, więc mogliśmy trafić również na zimę. Na szczęście jest już wiosna. No, na szczęście. Bardzo nam się podoba to miasteczko, jest bardzo czyste, cichutkie, no. Praktycznie na każdej ulicy stoją kosze na śmieci i nie ma tutaj w okolicy ani jednego jakiegoś śmietniska. Czyściutko i pachnąco. Niezłe mamy przeboje bez tego naszego gazu, no ale musimy sobie jakoś radzić jeszcze przez pewien czas. Nasza nowa kuchenka gazowa. Polecamy! Do gotowania na tej kuchence to trzeba troszeczkę, wiecie, mieć tutaj poczucie równowagi. Manualne. No. Grzywki sobie nie spal. Dzisiaj spaghetti bez makaronu. Sam sos z pieczywkiem. Ktoś takie jadł? Dajcie znać w komentarzach. No my musimy oszczędzać gaz, więc już nie gotujemy makaronu. Zresztą szkoda nam czasu. Zjemy z chlebkiem. Jeszcze chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy mi poradzili, co mam zrobić z tymi palącymi się kontrolkami
ESP i ABS. Także dzięki wielkie. Na razie kontrolki wszystkie mi pogasły. Nic się nie pali. Silnik też równo pracuje. Nie wchodzi na wysokie obroty, także na razie jest wszystko ok, oby tak dalej. Ale dzięki wielkie. Tym europejskim akcentem będziemy się żegnali dzisiaj z Wami. Poczuliśmy się bliżej Europy, bo nawet Putin nam gaz zakręcił. W sumie tak. Także cóż, jakoś sobie musimy radzić teraz. Uciekamy stąd, bo noce są tutaj zimne, jedziemy do ciepełka. No a Wy co, zostawcie jakiś komentarz, ślad po sobie, łapkę w górę. I do zobaczenia za kilka dni. Fesie. Bye. Hej.